Proszę Państwa, w pierwszej kolejności gratulacje właśnie z takiej nominacji. Proszę powiedzieć, co to jest za nominacja i proszę naszym widzom przedstawić się. Serdecznie dziękujemy. Otrzymaliśmy nominację Aeroklubu Polskiego do śmigłowcowej kadry narodowej. W tym roku wskrzeszamy sport śmigłowcowy, więc jesteśmy tutaj mocną ekipą i będziemy trenować i mamy nadzieję wygrywać. No właśnie, nie mogę nie zapytać, ile osób właśnie liczy Wasza ekipa, bo jest Was tutaj dość tak wiele osób tak naprawdę. Czy jesteście w stanie zliczyć Was wszystkich? 12 osób, tak? 12 jest nas w kadrze. A właśnie proszę powiedzieć, czy spodziewaliście się, że otrzymacie właśnie taką wyjątkową nominację narodową? Pracowaliśmy na to w zeszłym roku, startowaliśmy w nominacjach do kadry narodowej, no i się udało. Także. I ostatnie pytanie, mając na uwadze, że już tak naprawdę wy już chcecie świętować, a nie w tym przypadku udzielać odpowiedzi na pytania. Proszę powiedzieć, co dla Was osobiście właśnie znaczy, co oznacza właśnie ta nominacja i czego właśnie spodziewacie się w najbliższym czasie, ile wysiłku, ile trudu w związku właśnie z tym ciężarem, a jednocześnie tak naprawdę otrzymanym sukcesem. No, na pewno trud będzie, trzeba wytężyć siły, trenować jak najwięcej, żeby coś z tego było. Do tej pory słabo to szło, jeśli chodzi o kadrę. Ruszamy od nowa i jesteśmy gotowi na rywalizację. A czy Pan osobiście cieszy się właśnie z tej Waszej uzyskanej nominacji narodowej? Tak, uczestniczyłem już w zawodach wcześniej. Zdobyliśmy drugie miejsce w zawodach Pucharu, więc kontynuuję to i będę od tego roku wykonywał loty jako pilot. Wcześniej wykonywałem jako operator. I ostatnie pytanie tutaj do Was wszystkich. Jakie macie plany zawodowe na najbliższy okres? A gdzie my Was ponownie zobaczymy? Zawodowe. Zawodowe, oczywiście w związku właśnie z tą nominacją. 15 czerwca. Zawody będą 15 czerwca w Zielonej Górze. A proszę powiedzieć, kto tutaj z Was tak naprawdę dowodzi u Was tutaj w Waszej grupie? A kto jest tutaj? Serafina Ogończyk-Mąkowska. Czyli nasza przyjaciółka Telewizja ATV i organizatorka Miss Exotica, jak co roku właśnie organizuje wybory najpiękniejszych kobiet. Ona ma najszerszą wiedzę w tej chwili, jeśli chodzi o wszystkie eventy, jakie będą organizowane, zawody, zloty śmigłowcowe, więc... Właśnie idzie do nas. Właśnie idzie do nas, więc... O, niestety ma dzisiaj dużo zajęć, więc... Tak, więc... Serafina jest osobą, która ma w tej chwili największą wiedzę i może najwięcej udzielić informacji, jeśli chodzi o kalendarz tegoroczny. Powiedz, czy cieszysz się z tej nominacji? Niezmiernie się cieszę i myślę, że tutaj resztę opowie wspaniała kadra narodowa. Także dziękuję serdecznie, a ja uciekam, mam obowiązki, wzywają. Także dziękuję serdecznie.